Cześć, Marcin Wytrążek. Witam bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie Autoterapii w 5 minut. Dzisiaj niezwykle proste ćwiczenie, do którego będzie potrzebna piłeczka oraz Twoje biodro i odrobina chęci. Zapraszam serdecznie. Temat dosyć prosty. Niejednokrotnie go jeszcze będę poruszał pod różnym kątem, od różnych stron, w różnych strojach, w różnym czasie, bo zakładam, że jeżeli będziesz oglądać tego typu materiał za rok, to inaczej już będziesz patrzeć na swoje ciało, wykonując różne inne ćwiczenia, które przedstawiam i o których opowiadam. Boczna strona biodra. Bardzo dużo miejsc nadmiernie napiętych, kilka ważnych mięśni, bardzo ważna okolica. Już kiedyś wspominałem o mięśniu pośladkowym średnim, odsyłam do tego filmu. Dzisiaj chciałbym może troszeczkę globalnie i szerzej przyjrzeć się całej tej bocznej okolicy i zachęcić Cię do tego, żeby wziąć piłkę, jeżeli taką masz, albo jakąś inną podobną, mniej więcej tej wielkości, czy to do tenisa, do lacrosse, czy do różnych innych sportów, ale mniej więcej tej wielkości. Bardzo często mówimy, weź piłkę do lacrosse, po czym wiele osób mówi, do czego? No właśnie, więc jakby no, mało kto z nas wie, jak wygląda i jakie są przepisy gry do lacrosse. Natomiast kwestia jest to wzięcia twardej, gumowej, dużej piłki. Weź ją, podłóż pod biodro i zacznij słuchać, co mam Ci do powiedzenia. Więc chciałbym Ci wytłumaczyć, po co i na co na tej bocznej stronie biodra mamy kulać tą piłeczką. A właściwie nie mamy się kulać na tej piłce, tylko mamy wykonać fajny, głęboki, mocny masaż na bocznej stronie biodra. Z przedniej strony będziemy mieli naprężacz powięzi szerokiej, bardzo powierzchownie leżący mięsień. Zaraz będę pokazywał na sobie, bo to mam ten, że piękny strój Supermana. Z bocznej strony, bocznie, będziemy mieli też mięsień pośladkowy średni, a pod nim mięsień pośladkowy mały, położony głębiej. Troszeczkę bardziej do tyłu, na bocznej stronie biodra ciągle, będziemy mieli część włókien mięśnia pośladkowego wielkiego, czy nawet może Ci się uda dotrzeć do mięśnia gruszkowatego, jakże ważnego w internetach i wśród różnych terapeutów. Bo mięsień gruszkowaty przecież jest odpowiedzialny za tak zwaną rwę kulszową gruszkowatą. I troszeczkę umniejszam, ja zawsze umniejszam troszeczkę rolę tego mięśnia. Ponieważ mięsień naprężacz powięzi szerokiej, pośladkowy średni czy pośladkowy mały także dają dolegliwości bólowe rzutujące czy promieniujące do kończyny. Więc kiedy masz ból promieniujący do kończyny, to oprócz tego, że może to być ucisk na korzenie nerwowe, może to być po prostu podrażnienie mięśni w postaci punktów spustowych. I jeżeli odczuwasz ból rwący Cię od kręgosłupa do stopy czy do nogi, bo może to być tylko do uda, to niekoniecznie musi być tylko i wyłącznie mięsień gruszkowaty, który fajnie piłeczkować, ale może być to pośladkowy średni, pośladkowy mały czy naprężacz. Boczna strona biodra, chyba dobrze dobrałem, model kosty także, prawe biodro. To, co musisz zlokalizować, to talerz kości biodrowej i jego grzebień. Czyli od góry będziesz czuć grzebień kości biodrowej, więc jak wyczujesz swoje biodro, to zaobserwujesz, że tu jest dużo twardych elementów dookoła. One nie są za bardzo przykryte bezpośrednio mięśniami. Są na nich przyczepy, natomiast można śmiało wyczuć grzebień kości biodrowej, nawet jeżeli masz troszeczkę więcej tkanki tłuszczowej. I to jest jedna ze struktur. Druga ze struktur warta wyczucia, żeby dobrze ten teren znać, to krętarz większy kości udowej, czyli wystający taki twardy element kostny na bocznej stronie. Też myślę, że jesteś w stanie odróżnić go, jeżeli przyłożysz rękę do bocznej strony, tu oczywiście teraz kości nie widać, i zaczniesz poruszać nogą do przodu, do tyłu, skręcać ją w różnych kierunkach, to wyczujesz twardy element. I teraz pomiędzy tymi elementami będzie się znajdowało wiele mięśni. Z jednej strony pośladkowy średni, który zakrywa cały ten bok, czyli cały ten brok, aż do krętarza większego. Teraz na moim modelu nie jest to do końca widoczne, natomiast ten tutaj kolor jaśniejszy to jest powięź mięśnia pośladkowego średniego. Troszeczkę z tyłu można powiedzieć, że to jest mięsień pośladkowy średni. No, niestety ten model jest z produkcji azjatyckiej. To, co będzie tu bardzo ładnie widoczne, to jest mięsień naprężacz powięzi szerokiej. Ten jest całkiem ładnie pokazany. Czyli mięsień, który będzie przyczepiał się od brzegu bocznego kości biodrowej, od grzebienia biodrowego, tej bocznej części, ale nie biegnie do krętarza większego, tylko będzie biegł do przodu troszeczkę od krętarza i wczepiał się w powięź szeroką, w pasmo biodrowo-piszczelowe. Więc to jest na pewno mięsień godny uwagi. Troszeczkę będzie widoczny z tyłu mięsień pośladkowy wielki, stąd jeżeli pójdziesz bardziej na tył tą piłeczką, to też uwzględnisz włókna mięśnia pośladkowego wielkiego, a warto, czy pod nim mięsień gruszkowaty. Cały teren do wymasowania.
Przeszukuj milimetr po milimetrze i jak tylko znajdziesz coś bolesnego, a najlepiej bolesnego i promieniującego, czyli takiego, co sprawi, że pójdzie promień do nogi, to zatrzymaj się tam na dłużej. Już przez chwilę myślałem, że kot też będzie próbował poćwiczyć, ale jeżeli masz kota, to wiesz, że on nie za bardzo preferuje różnego rodzaju ćwiczenia. Zresztą to nie do końca jest kot, to jest pers, bo zwykłe koty to jeszcze sobie poskaczą, pogimnastykują się, a ten nawet nie chce się gimnastykować. Piłka, podłoga. Ja zawsze to powtarzam. Ciężko tutaj mówić o sytuacji nieposiadania czasu, bo jestem przekonany, że w ciągu dnia znajdziesz te 5, 10 minut, 15, może niech będzie, po 5 minut na jedną ze stron, jeżeli odczuwasz dolegliwości bólowe biodra czy kręgosłupa. Weź pod uwagę, że te mięśnie, które wymieniłem, będą zaangażowane nie tylko w dolegliwości bólowe biodra i dolegliwości bólowe odczuwane w kończynie, ale także będą odpowiedzialne za odczuwanie napięcia w dolnym odcinku kręgosłupa. Przednie włókna pośladkowego średniego, małego, czy mięsień naprężacz powięzi szerokiej, będzie ustawiał miednicę, czy wprowadzał napięcia do przodopochylenia i pogłębiał to przodopochylenie miednicy. I przez to po pracy na tych miejscach będzie Ci się swobodniej stało, luźniej Ci się będzie stało i nie będziesz odczuwać takiego napięcia w dolnym odcinku kręgosłupa. Tylne włókna natomiast, na przykład pośladkowego średniego, dają bezpośrednie dolegliwości w dolnym odcinku kręgosłupa, więc jeżeli masz punkty spustowe w tylnych włóknach mięśnia pośladkowego średniego, to może się okazać, że po rozmasowaniu tych punktów spustowych, czyli takich miejsc, w których czujesz wyraźnie, że tam coś wesołego się dzieje i poczujesz promieniowanie, może trochę do nogi, może trochę do dolnego odcinka kręgosłupa i to będzie troszeczkę bardziej z tyłu, stąd ja już nie leżę na boku, ale bardziej na boku i tyłem troszeczkę, bo ja teraz jestem ustawiony na piłce, więc trudno powiedzieć, że to jest leżenie, to po takiej pracy możesz odczuć bezpośrednią ulgę w dolnym odcinku kręgosłupa. Parę minut. Bardzo częsty temat, nie mam czasu. Po chwili warto zadać pytanie osobie potencjalnie ćwiczącej, która tego nie robi. Czy oglądała kontynuację sezonu Domu z Papieru? A, pewnie! Nie umiem teraz powiedzieć, ale podejrzewam, że to jest około 5 godzin. Więc podejrzewam, że w tym czasie można było nie tylko boczne strony bioder rozmasować. Masz dużo obszarów do wyboru, bo może być tak, że cała ta strona jest zajęta, czyli wszystkie te mięśnie, ich główną czynnością jest odwodzenie. Więc to jest jakby wspólny łącznik dla tych mięśni. Być może dużo stoisz, dużo chodzisz, dużo biegasz i to jest powód, dla którego przeciążasz naprężacz pośladkowy średni, mały i pośladkowy wielki, ale może być tak, że masz więcej problemów czy więcej napięć i bardziej aktywne punkty spustowe w przedniej części. Wtedy wygodniej jest przełożyć nogę do przodu, nie wiem, położyć się bardziej troszeczkę na boku, ale bardziej na brzuchu i w ten sposób bardziej zapracować. Natomiast tak jak wspomniałem, jeżeli to jest bardziej tylna część, to przełóż sobie nogę do tyłu. Jeżeli nie umiesz rozpoznać, czy z którąś ze stron masz więcej problemów, czy z przednią, czy z tylną, to po prostu poświęć na tę okolicę odpowiednio dużo czasu. Jak dużo i jak często? Dużo i często. Jeżeli uprawiasz sporty siłowe i dużo podnosisz ciężarów, jeżeli dużo biegasz, jeżeli dużo stoisz, albo masz w swojej przeszłości takie aktywności, może dużo jeździsz na rowerze, weź pod uwagę, że masz naprawdę dużo zmian w mięśniach i w powięzi, czyli w mięśniopowięzi w tym obszarze. Czasami może się okazać, że będziesz w ten sposób pracować codziennie przez długi czas, żeby pozbyć się swoich dolegliwości. I często będzie tak, że ta praca może być, ta samodzielna praca może nie być wystarczająca. Więc ja nigdy nie opowiadam bajek, nigdy nie chcę Ci wcisnąć kitu w postaci piłka, biodro i już nigdy nie będzie dolegliwości. Natomiast myślę, że możesz bardzo, w bardzo znacznym stopniu wpłynąć na stopień odczuwania tych dolegliwości. Jeżeli odczuwasz ulgę i poprawę po tego typu aktywności,
to weź pod uwagę, że czasami trzeba nad tą okolicą pracować miesiącami, ba, może nawet latami, jeżeli nie zmienisz innych czynników. Nie wiem, nie zmienisz techniki treningowej, albo nie zmodyfikujesz treningu, albo nie wiem, nie zmienisz swoich nawyków siedzenia w czasie wolnym i tak dalej. Więc nie bój się pracować nad sobą miesiącami. Zbyt dużo fizjoterapeutów, bo trenerów to raczej nie, trenerzy są nastawieni często na długofalowo na jakieś efekty. Natomiast zbyt dużo fizjoterapeutów opowiada bajki, że można w 2-3 wizyty pozbyć się kilkuletnich, kilkunastoletnich bólów biodra. Jeżeli takowe masz, to weź pod uwagę, że praca tego typu, dlatego już wspomniałem o tym, będę jeszcze do tego wracał, może trwać miesiącami i możesz to wykonywać codziennie albo na, nie wiem, co drugi dzień regularnie po ładnych kilkanaście minut. Tyle w tym epizodzie. Mam nadzieję, że nie zakończyło się na tym, że ja się nagadałem, narozstawiałem światła, tło i matę i pokulałem się na piłce, a tobie się nawet nie chciało położyć. Z twojej strony to jest tylko wziąć piłkę i położyć się na podłodze. Więc jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, czy nie zrobiłaś, to naprawdę 15 minut na jedną stronę, 15 minut na drugą stronę i zobaczysz, jakie różniutkie biodra. Tyle w tym epizodzie. Do zobaczenia w następnym.